Przy ulicy Anielewicza ostatnie przygotowania przed otwarciem pierwszej tego typu kawiarni w Warszawie. Kawiarni międzypokoleniowej. Ma być według zapisów w projekcie miejscem spotkań, integracji, wymiany doświadczeń, nauki, ale przede wszystkim miejscem spotkań międzypokoleniowych przy kawie i ciastku. Tak zapisano w projekcie do budżetu partycypacyjnego zgłoszonym w ubiegłym roku przez panią Annę Starzewską. Projekt okazał się sukcesem. Został zrealizowany przez Dom Kultury Śródmieście. Na otwarciu nie zabrakło atrakcji. Grano, tańczono, śpiewano. W klubokawiarni dostępna jest prasa, szachy, gry planszowe. Będzie działać klub literacki i filmowy. To był doskonały pomysł.